o ile każdy zna rewolucyjną teorię heliocentryczną Mikołaja Kopernika, o tyle nie każdy wie, co należało do obowiązków wielkiego astronoma, pełniącego funkcję kanonika i administratora. Jak we wszystkie powierzone mu zadania, tak i w to Kopernik wkładał całe swoje zaangażowanie i solennie wywiązywał się z powierzonych mu obowiązków. Znajdujemy się w małym pomieszczeniu w zamkowej wieży na wysokości wielkiego refektarza. Pomieszczeniu, które było ulubionym ponoć miejscem biskupa Łukasza Wachenrode. To tak zwane oratorium. Łukasz Wachenrode przyozdobił to wnętrze tym pięknym malowidłami na sklepieniu krzyżowym, polichromiami na ścianach i tutaj spędzał czas na tak zwanych sekretnych rozmowach, ale pewnie nie tylko. I tutaj najprawdopodobniej spędzał dużo czasu ze swoim siostrzeńcem, Mikołajem Kopernikiem, wiodąc z nim rozmowy na temat jego życia, przyszłości i przede wszystkim planów co do kariery. Jak wiemy, Mikołaj Kopernik spędził na zamku w Lidzbarku Warmińskim dość dużo czasu, bo aż 9 lat. Tutaj mieszkał, stąd wyjeżdżał na studia do Padwy i Bolonii, na studia prawnicze i studia medyczne. I tutaj właśnie wybierał swoją drogę życiową, często dyskutując o tym z biskupem Wachenrode. Zdecydował się nie być biskupem, zdecydował się zostać kanonikiem i wybrać przede wszystkim to, o czym się zajmował najbardziej, to znaczy badaniem nieba i teorią, późniejszą teorią heliocentryczną. W szerokim wachlarzu zainteresowań Kopernika znalazła się też sfera ekonomii. Zostało mu to narzucone troszkę odgórnie, ale też wynikało z piastowanej przez niego funkcji administratora dóbr wspólnych warmińskiej kapituły katedralnej. Jako administrator był po prostu zmuszony i zobligowany do dbania o majątek kapituły. W momencie, kiedy Kopernik prowadził te działania, na rynku finansowym funkcjonowały pieniądze srebrne w obiegu ogólnym, których jakość była różnoraka w zależności od zawartego w nich srebra. Były też pieniądze dobre i były pieniądze złe. Biskup Fabian Luzjański zwrócił się do Kopernika z prośbą o uzdrowienie tych stosunków monetarnych poprzez przeprowadzenie reformy monetarnej w Prusach, którą zainteresowani byli wszyscy, łącznie ze Stanami Pruskimi. Kopernik przystąpił do pisania swoich słynnych traktatów. Pierwszy z nich pod tytułem Rozmyślania, Memoriał napisał w murach tego zamku w 1517 roku. Jednym z najcenniejszych egzemplarzy znajdujących się w zbiorach Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie są dwa współprawne traktaty medyczne należące do prywatnej biblioteki Mikołaja Kopernika. Pierwszy z nich, wydany został w 1485 roku w Pawii, jest to traktat Brewiarz Praktyki Medycznej autorstwa Arnolda de Villanowa. Drugi to dwa lata młodszy, pochodzący z Bolonii druk, autorstwa Michała Savonaroli o gorączkach. Na kartach od 5 do 13 znajdują się odręczne zapiski Mikołaja Kopernika. Odnoszą się one do treści owego traktatu, a treść tu zawarta dotyczy chorób oczu. Na przykład zawarte są tu recepty na zaćmienie oczu, na przykład kazano stosować poranny mocz, żeby przemywać oczy, tudzież zmieszać żółtko z mlekiem kobiecym i również je przemywać. Również na następnych kartach znajduje się recepta na tak zwany środek cudowny, który miał oprócz schorzeniem oczu pomagać na opóźnienie siwizny. Jednym z najważniejszych zadań Mikołaja Kopernika w czasie, gdy przebywał na zamku w Olsztynie, była funkcja administratora dóbr kapituły, a jedną z najcenniejszych pamiątek w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur są dokumenty dotyczące lokacji łanów opuszczonych. Kopernik miał za zadanie osiedlanie w opuszczonych podczas wojen gospodarstwach nowych osadników, po to, by przynosiły one dochody do kasy kapituły. Każdą lokację zapisywał w specjalnej księdze zatytułowanej Lokacje łanów opuszczonych. Jej kopia, podobnie jak wiele innych pamiątek po Koperniku,
znajduje się w salach Muzeum Warmii i Mazur na Olsztyńskim Zamku.